witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami, tak jak widzicie, oczekiwany tytuł, czyli F1 2021. Zaczynamy, słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na odcinek początkowy, czyli odpalamy, słuchajcie, F1 2021, poradnik, zobaczymy, co tutaj, słuchajcie, przygotowano dla nas, czyli Codemasters, EA Games, no i zobaczymy, słuchajcie, co tutaj tak naprawdę się zmieniło, co tutaj mamy do dyspozycji, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, no i oczywiście zapraszam Was do udziału właśnie w tym odcinku. No dobrze, słuchajcie, tak jak widzimy, tutaj mamy ekran główny, no i oczywiście to, co najbardziej nas interesuje, czyli pierwsza sprawa, nowa gra w trybie fabularnym, czyli droga do sławy. Oczywiście, tak jak było w poprzednich tytułach, mamy tutaj również do dyspozycji, no troszeczkę, słuchajcie, zmienimy ustawienia audio, żeby aż tak mocno nam tutaj muzyka nie chodziła w tle, naprawdę, żeby tutaj w miarę było to słychać. No i zaczynamy, słuchajcie, także widać. Pierwsza sprawa, najważniejsza, czyli droga do sławy. Tutaj za chwileczkę zajrzymy, zobaczymy, co tutaj dla nas przygotowano. Mamy oczywiście F1 2021 wiadomości, czyli bardzo podobne miejsce, takie jak w poprzednich tytułach F1. Także tutaj za wiele się nie zmieniło. Mamy oczywiście do dyspozycji kalendarz. Tak jak widzicie, mamy tutaj naprawdę pozaznaczane różnego typu, słuchajcie, kwestie. Jeżeli dołączymy do jakiejś ligi, to oczywiście również w tym kalendarzu właśnie te kwestie będą widoczne, czyli oczywiście wyścigi Grand Prix właśnie dotyczące danej ligi, także bardzo przydatna kwestia. Oczywiście możliwość podzielenia ekranu, wiadomo, kino, oczywiście tutaj, słuchajcie, mamy nasze powtórki z naszych tutaj wypocin, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wyścigi. Na razie oczywiście tego, jak widzicie, nie ma zbyt wiele, no bo tak naprawdę, słuchajcie, tylko chciałem zobaczyć, jak wygląda ta gra, jak wygląda fizyka, oczywiście w porównaniu do poprzednich tytułów, co się zmieniło, co jest lepsze i tak dalej. Oczywiście opcje gry i tutaj naprawdę, słuchajcie, czeka na nas kilka nowych rzeczy. Tak jak widzicie, w ogóle ustawienia są w takim, można powiedzieć, trybie troszeczkę innym. No, bardzo ważna sprawa, oczywiście systemy wspomagające. Tutaj, słuchajcie, naprawdę zbyt wiele się nie zmieniło, oprócz tego, że na początku możemy wybrać styl jazdy. Oczywiście w naszym przypadku wybraliśmy styl jazdy ekspercki. Dlaczego? Dlatego, że będziemy się szkolić od samego początku. Słuchajcie, jazda bez asyst naprawdę sprawia, że czerpiemy 100%, a nawet 200% przyjemności po prostu z jazdy. I słuchajcie, założyłem coś takiego, że jeżeli od samego początku, od pierwszego tak naprawdę pojawienia się na torze, będziemy próbowali ścigać się bez asyst, oczywiście no ciężko bez tej dynamicznej linii wyścigowej, także to jest jeszcze tutaj uruchomione, ale to tak naprawdę tylko z kwestii bezpieczeństwa. Przyznam szczerze, słuchajcie, próbowałem bez dynamicznej linii wyścigowej przejechać wyścig. Oczywiście się udało, ale jednak przy kwestiach dohamowań naprawdę sprawia to troszeczkę kłopotów. Także tak jak widzicie, mamy tutaj za wiele się nie zmieniło. Oczywiście wspomagania, to wszystko naprawdę warto wyłączyć. No tutaj, słuchajcie, jeżeli chodzi o ERS, no mamy tutaj troszeczkę inaczej niż było do tej pory. Mieliśmy możliwość regulowania ERS-u podczas wyścigów, tak samo jak mieszanki paliwowej.
tutaj w F1 2021 już nie ma takiej możliwości. Nie możemy, słuchajcie, dowolnie sobie tym regulować, także no naprawdę może to przynieść ciekawe efekty, jeżeli chodzi o wyścigi w ligach, bo tak jak wiecie, no naprawdę tą mieszanką i tutaj sugestią, czy też wspomaganiem RS-ów, niektórzy sobie naprawdę nieźle dawali z tym radę i potrafili naprawdę wyciągnąć te pół sekundy, nawet więcej na okrążeniu niż normalnie. W tej chwili to zostało troszeczkę tak sprowadzone do jednolitego poziomu, no i oczywiście zobaczymy, w jaki sposób to się będzie przekładało. Także systemy wspomagające oczywiście ja polecam, słuchajcie, wyłączyć, jeszcze raz wyłączyć. Oczywiście ustawienia grafiki, słuchajcie, no możemy ustawiać najniższe, najwyższe, to już musicie, słuchajcie, tutaj dopasować do siebie. Troszeczkę widać tą łapkę EA Games właśnie w ustawieniach graficznych. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy aż tak wielu możliwości tutaj działania, czy też ustawiania maksymalnych możliwości. Bardziej, słuchajcie, jest to dopasowane pod nasz sprzęt. Jeżeli nasz sprzęt zareagował, dopasował się, no to oczywiście wtedy możemy coś tutaj wymyśleć. Co ważne, słuchajcie, dla miłośników NVIDII, niestety nie ma już możliwości skorzystania z automatycznego, czyli NVIDIA GeForce, tutaj GeForce Experience, oczywiście nie pojawia się ten tytuł, żeby móc na przykład ustawić sobie optymalną wydajność, czy też optymalne ustawienia tutaj dopasowane przez silnik NVIDII. Także to jest na pewno coś, co dla niektórych może sprawiać kłopot, aczkolwiek przekonałem się o tym, słuchajcie, że nie zawsze te optymalne ustawienia faktycznie były optymalne. Tutaj naprawdę polecam dopasować to do swojego stylu jazdy, bo nie zawsze, słuchajcie, ustawienie maksymalnych powoduje, że możemy naprawdę kręcić dobre czasy. No niestety, jeżeli mamy ustawienia maksymalne, to oczywiście nie zawsze, słuchajcie, ten sprzęt nadąża i nieważne, możemy mieć nawet RTX-a, słuchajcie, z górnej półki, ale oczywiście tutaj w ustawieniach graficznych możemy sobie troszeczkę z tym pośledzić, pobawić się, także mamy oczywiście takie możliwości. No tutaj, słuchajcie, technologia śledzenia, oczywiście, tak jak wiecie, jest to kamera. Ja tutaj rzadko kiedy, słuchajcie, bawię się tym. Oczywiście, jeżeli macie taką ochotę, można to zrobić. Nie za wiele tutaj oczywiście możliwości, to też dotyczy oczywiście pewnie HDR-ów i tak dalej. Dobra, kolejna kwestia, czyli interfejs ekranowy. Oczywiście też możemy dopasować, słuchajcie, naprawdę pojawiło się tutaj trochę dziwnych rzeczy, tak jak tryb dla daltonistów, dynamiczna linia wyścigowa. No, fajne, naprawdę, oczywiście, ja na przykład nie używam lusterka wstecznego, widzę świetnie to po bokach, a po drugie korzystam najczęściej z tych znaczników, które informują nas, czy dany kierowca znajduje się blisko, czy też nie. Naprawdę warto na to patrzeć, jeżeli nie chcemy komuś zepsuć na przykład okrążenia kwalifikacyjnego, czy też wyścigu jesteśmy dublowani, także pamiętajcie o tym, żeby zachowywać 100% bezpieczeństwa właśnie tutaj. No dobra, tak to wygląda. Oczywiście, no ja lubię jeździć na kilometrach, stopnie Celsjusza, do tego co jesteśmy przygotowani. Zmiana na pewno na pełną mapę toru. Nie do końca lubię, słuchajcie, widzieć tylko część toru, tak? Czyli tą mapę gdzieś tam zbliżoną do miejsca, w którym my się znajdujemy. Czasami naprawdę może być o wiele bardziej przydatne to, że ustawimy sobie pełną mapę toru. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o interfejs ekranowy. Oczywiście ustawienia audio, to już widzieliście na początku. Mamy tryb nocny, tutaj naprawdę też bardzo fajna sprawa. Mamy możliwość ustawienia sobie też naprawdę języka komentarzy. Powiem szczerze, słuchajcie, z uwagi na to, słuchajcie, że uwielbiam Ferrari, no, spędzi mnie
żeby ustawić... How did they manage to achieve this win? Ustawić tutaj, słuchajcie, komentarze, czyli język komentarzy po włosku, no ale oczywiście raczej zostawimy tutaj ten angielski. No i tak jak widzicie, mamy naprawdę kilka takich rzeczy rozbitych. To jest wszystko trochę bardziej tutaj dla nas skierowane, lepiej napisane, można tak powiedzieć. No, tak to wygląda i co ważne, słuchajcie, i to jest bardzo fajna sprawa, słychać okrzyki, na przykład, nie wiem, jest zwycięstwo, tutaj jak widzicie, że pozwala to określić, czy chcesz słyszeć przez radio zwycięskie okrzyki innych graczy, gdy ukończą wyścig przed tobą, nie spowoduje to wyciszenia twojego zwycięskiego okrzyku. No i to jest naprawdę bardzo fajne. To już sprawdziłem, słuchajcie, ścigając się tutaj na wieloosobówce. Naprawdę bardzo fajna, przydatna kwestia. No dobra, kolejna sprawa to jest oczywiście sterowanie i tutaj naprawdę kilka fajnych rzeczy. No oczywiście widać gołym okiem, że Thrustmasters naprawdę tutaj pędzi prym. Jeżeli chodzi o ustawienia, mamy oczywiście możliwość skorzystania z gotowców, aczkolwiek naprawdę zachęcam do tego, żeby ustawić sobie własne ustawienia, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą jazdy. Naprawdę trzeba troszeczkę nad tym popracować, tym bardziej, że teraz troszeczkę więcej będziemy musieli przykładać do uwagi do uszkodzeń. Dlaczego? Dowiecie się oczywiście w późniejszej tutaj, w późniejszej części tego dzisiejszego poradnika. Także tak jak widzicie, mam ustawienia tutaj na kierownicę Thrustmasters T300 Alcantara. No i zobaczymy oczywiście, też już powoli testujemy Sparco P310. No zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, naprawdę co tutaj będzie się działo. No i ustawienia telemetrii, to już, słuchajcie, tak naprawdę też zawsze mówię o tym, że to są tego typu ustawienia, które warto gdzieś tam dopasować przede wszystkim pod siebie, bo nie zawsze, na przykład, ja lubię, jak mi oprócz linii jeszcze gdzieś tam wyskakuje telemetria, ona nie zawsze się ustawia tak, jakbyśmy chcieli, czyli no, logicznie myśląc, powinna nam się ustawiać pod najszybsze okrążenie. No, tutaj naprawdę zostawiam już wam wolną rękę, jak to ustawić. Ja rzadko czasami, przyznaję się, używam w tamtrialach telemetrii, ale rzadko, naprawdę rzadko tak to wygląda. Także słuchajcie, tak wyglądają ustawienia. Oczywiście mamy sklep z przedmiotami, tak jak to było w poprzednich wersjach. Możemy sobie wykupić tutaj wersję VIP-owską, do czego też zachęcam. Naprawdę nieduże koszty tutaj należy ponieść, ale możemy po prostu cieszyć się dodatkowymi elementami. No i tak jak widzicie, na razie poziom czwarty. No i dobra, lecimy dalej, słuchajcie, drogę do sławy za chwileczkę sobie odpalimy, zobaczymy w ogóle, jak to śmiga. No i to, co najważniejsze, słuchajcie, kariera, czyli tutaj już bardzo gorąco was zapraszam na kanał Dark Owen, bo oczywiście będziemy, słuchajcie, robić drogę do sławy, to na pewno, czyli seria na F1 2021, droga do sławy, oczywiście kariera, bo tego nie może zabraknąć. Chcemy oczywiście robić te osiągnięcia, które mamy tutaj do dyspozycji, no i przede wszystkim poznawać tory, walczyć. Zobaczymy w ogóle, jak ustawienia komputerów tutaj zastosowało EA Games i Codemasters, oczywiście w kooperacji. No i co najważniejsze, słuchajcie, mamy możliwość prowadzenia kariery dwuosobowej i tutaj też oczywiście będą z tego rodzaju właśnie filmiki na kanale Dark Owen. Miejmy nadzieję, że kilku przynajmniej kierowców uda się tutaj zaprosić do kooperacji właśnie w tym sezonie. No i kolejna kwestia, czyli oczywiście wersja solo, czyli mamy drogę do sławy. Oczywiście też będziemy tutaj walczyć i poznawać tą drogę do sławy. Mamy oczywiście Grand Prix, tak jak
było do tej pory. Możemy sobie wybrać F1 2021, możemy oczywiście wybrać F2 2020. No i oczywiście próba czasowa, Tamtrial też do dyspozycji podobnie. Także tak to wygląda, gra wieloosobowa, wszystko na jednym ekranie. Wyścigi nierankingowe, to już na pewno wiecie, o co chodzi. Gra rankingowa, czyli taka, z której najczęściej korzystamy, żeby troszeczkę poznać po prostu innych kierowców, przy okazji rozwinąć troszeczkę skrzydła dotyczące naszego poziomu tutaj kierowców, naszej super licencji. No i oczywiście, żeby inni kierowcy też wiedzieli, na jakim jesteśmy poziomie. Mamy podzielony ekran, to już widzieliśmy wcześniej. Wydarzenia tygodniowe, tak jak widzicie, to nie zniknęło, także no też kusząca propozycja dla miłośników F1. Także będziemy oczywiście walczyli też w wydarzeniach tygodniowych. Zobaczymy, jak to będzie szło. Na razie tutaj już wyniki z poprzedniego tygodnia są naprawdę zaskakujące. Zaskakujące, jak to szybko w tym roku wskoczyło. Słuchajcie, już wielu graczy naprawdę widać w F1 2021. Sporo czasów już zrobionych na świecie, także jest tutaj naprawdę z kim powalczyć. No i oczywiście ligi, tak jak było do tej pory, możemy sobie wejść na chwilę, zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj udało nam się dołączyć do ligi Polish F1 Division. No i oczywiście gra w LAN. To tutaj nie mogło być inaczej. Także słuchajcie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o ekran gry wieloosobowej. Mamy oczywiście F1 Esport standardowo, czyli finały, kwalifikacje. Możemy sobie obejrzeć zmagania profesjonalistów, odwiedzić stronę f1esports.com, no i oczywiście zapisać się, kalendarz i tak dalej. Naprawdę bardzo fajne miejsce, do którego często będziemy zaglądać. No i oczywiście, słuchajcie, coś, co powinniśmy oczywiście zrobić sobie na początku. Mamy tutaj wybrany awatar. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Ile tych awatarów mamy do dyspozycji? Czy to się oczywiście powiększyło? No widać tutaj oczywiście osoby, które interesują się na co dzień, jeżeli chodzi o kwestie F1, na pewno te znane twarze poznają. O dziwo, słuchajcie, no widać tutaj też mistrzów F1 Esports, czyli oczywiście Jarno Opmer, tutaj jedna z najbardziej takich znanych postaci, przynajmniej dla mnie. Bardzo często korzystałem z setupów tej osoby. No i oczywiście ciekawa opcja, że mamy do dyspozycji oczywiście tego typu awatary. Inne twarze oczywiście też bardzo zbliżone do tego, co widzimy na co dzień. Nie wszystkie tu są, nie wiadomo dlaczego, czy też nie wszyscy się zgodzili na pokazanie takich twarzy, no ale oczywiście fajnie, że możemy sobie też przy okazji skorzystać tutaj z twarzy naprawdę znanych kierowców. No i słuchajcie, tak to wygląda. Oczywiście my swój awatar mamy. No teraz kolejna kwestia, oczywiście wybór naszej tutaj narodowości. Tak jak widzicie, możemy sobie oczywiście wybrać taką, jaką chcemy. Naprawdę dowolność, my tutaj jesteśmy, słuchajcie, zawsze zgrani, zawsze wybieramy tutaj, jeżeli chodzi o Polskę. No i co najważniejsze, numer oczywiście, no słuchajcie, zawsze wybierałem 13, ale okazało się w F1 2020, że naprawdę wielu kierowców również tą 13 lubi i wybiera, więc tym razem, słuchajcie, numer 23, gdzieś tam powiązane oczywiście z Jordanem, Michaelem Jordanem. NBA oczywiście, chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, co to za postać. No ale tak to wygląda. Odznaki, zobaczmy, słuchajcie, jak to wygląda. Mamy, no na pewno więcej, dużo więcej niż mieliśmy w poprzedniej wersji do wyboru. Możemy sobie oczywiście tą odznakę stworzyć taką, jaką chcemy. No tutaj naprawdę kuszący jest ten styl. Podoba mi się. No jeszcze tak przelecimy, słuchajcie, na szybko, zobaczymy, naprawdę jest tutaj kilka takich do wyboru, możemy sobie coś naprawdę ciekawego wybrać.
A, nie mogło tego zabraknąć. Oczywiście, no tutaj skojarzenia, wiadomo jakie są. Słuchajcie, pierwsze co można tutaj zobaczyć. Dobrze, no coś trzeba wybrać. Niech będzie ta gwiazda. Niech będzie ta gwiazda. Oczywiście zmienimy sobie troszeczkę odcień. Okej. Dobra, to już mamy wybrane. No teraz jest pytanie, bo zaraz zobaczymy. Nie, tutaj są tła. Tak, tutaj są emblematy. O, słuchajcie, no naprawdę coś, co fajnie się kojarzy, także trudno by było wybrać coś tutaj innego. Dobrze, słuchajcie, myślę, że no, mamy też zablokowane oczywiście. Będziemy się starali oczywiście gdzieś to tam później odblokowywać. Na razie zostawimy to tak jak było. Okej, w miarę to wygląda, także odznaki mamy, stroje, naprawdę, no tak jak widzicie, nie za wiele tutaj na razie mamy do wyboru. Już coś tam się naprawdę pojawia fajnego, możemy sobie wybrać jakiś fajny kask, może biały na ten sezon, ten jest ciekawy. I to by było na tyle. A niech będzie, naprawdę, podoba mi się ten styl. Na razie sobie wybierzemy taki podstawowy, później ewentualnie, słuchajcie, będziemy walczyć poza myśliciela, a dlaczego nie? No i to, co mieliśmy oczywiście do wyboru, no na razie tutaj szału nie ma, cieszynkę wybraliśmy. Thank you. I need a moment. Woo! That was on fire. Dobrze, tak jak widzicie, też mamy tutaj te okrzyki. Szkoda, że nie można, oczywiście, no jeszcze nie wiem, ale chyba nie widać możliwości na przykład nagrania swojego, aczkolwiek dziwię się, bo naprawdę na PS-ach, w wielu różnych innych kwestiach można oczywiście bez problemu to zrobić. No, tak jak pamiętacie, możemy sobie oczywiście wybrać barwy bolidu na początek. Mamy kilka opcji. Zobaczmy. Zmienimy tylko kolor. No, ciężko do tego turkusu będzie doprowadzić, ale mamy taką możliwość. Dobra. Okej. Niech i będzie tak. Dobrze. Wierni, słuchajcie, marce Shark. Dlaczego nie? Tak jak widzimy, możemy sobie, słuchajcie, na każdym elemencie oczywiście te logo sponsora umieścić. No, miało być tych sponsorów dużo, dużo więcej. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Czy mamy tutaj coś, co gdzieś tam jest związane z tym, co lubię, ale tak jak widać, nie bardzo. No, aczkolwiek ten Atlantic, dlaczego nie? Dlaczego nie? Ale wierni Sharkowi, zobaczymy. Słuchajcie, zawsze z tym Sharkiem od kilku sezonów się ścigamy, więc dlaczego miałoby być inaczej w F1 2021? Oczywiście na każdym elemencie, tak jak widzicie, możemy to sobie tutaj zrobić.
Dobrze. Mamy możliwość oczywiście też wyboru własnych naklejek. Tak, wszystko fajnie. Dobrze. No, zostawimy. Dlaczego nie? Okej, dobra, tak to wygląda, także mamy do dyspozycji. No i oczywiście, słuchajcie, salon wystawowy bolidy graczy. Tak jak widzimy, możemy sobie naprawdę świetnie obejrzeć nasze autko. Możemy również, słuchajcie, obejrzeć naprawdę bardzo, bardzo fajne bolidy, bardzo ciekawe auta. Możemy oczywiście też troszeczkę o tych autach przeczytać. Tak jak widzicie, naprawdę bardzo, bardzo dużo tutaj możliwości. Mick Schumacher, proszę bardzo. Także naprawdę, no i oczywiście F1 2021, nie mogłoby być inaczej. Zobaczmy na nasz ulubiony tutaj samochód. Mamy dane, jeżeli chodzi o Ferrarkę. Troszeczkę to przyciemnienie, no... Niektórym przeszkadza, niektórym nie przeszkadza, to już naprawdę jak chcecie, piszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. No i tak to by wyglądało, słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą właśnie F1 2021, słuchajcie, poradnik. No już teraz oczywiście zapraszam was bardzo gorąco na kolejny odcinek serii F1 2021 na kanale Dark Owen. Słuchajcie, będziemy oczywiście tutaj zajmowali się dyspozycją, jeżeli chodzi o karierę, jeżeli chodzi o drogę do sławy. No i co ważne, słuchajcie, co ważne, co muszę wam tutaj na koniec zapowiedzieć, co oczywiście będziecie też widzieć w karierze, czy też w trybie w ogóle jazdy. No naprawdę, słuchajcie, bardzo ciężko prowadzi się tutaj bolid z jakimkolwiek uszkodzeniem spoilera. I to jest bardzo ważne, bo pamiętacie z F1 2021, że nie mieliśmy problemów w ogóle z dotarciem na przykład do pit lane z jakimś malutkim uszkodzeniem. Tak naprawdę mogliśmy jechać, niedużo było tutaj straty czasowej. Natomiast w F1 2021, słuchajcie, naprawdę było bardzo ciężko w ogóle wchodzić w zakręt i tak dalej, więc naprawdę czeka na nas tutaj dużo ciekawych rzeczy. Co więcej, no możemy, słuchajcie, jeszcze na chwileczkę wejść w ogóle w Grand Prix, żebyście zobaczyli w ogóle, jak to wygląda. Niech będzie Bahrain, niech będzie Mercedes. Chociaż dlaczego mamy wybierać Mercedesa, skoro wierni marce, wybierzemy sobie Ferrarkę. A niech będzie Charles Leclerc tutaj dla nas, ok. No słuchajcie, tak jak widzimy, tutaj oczywiście też mamy właśnie informacje na ten temat, że może zmniejszyć się siła docisku. Natomiast naprawdę, słuchajcie, to jest dla mnie akurat, to jest bardzo fajne, bo jeżeli się uszkodzimy, to już nie ma, słuchajcie, takiej możliwości, jak była do tej pory. The tension is building here at the circuit as the start of today's Formula One Grand Prix draws ever nearer. What drama awaits us between now and the checkered flag? Well, we'll find out in just a few moments' time. We go racing today around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit, with 15 corners and two good passing opportunities into turns 1 and 4. Keep an eye out for drivers locking the front left tire into the tricky braking zone of turn 10. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Perez, Fernando Alonso and Leclerc, Stroll, Vettel, Tsunoda and Daniel Ricciardo, Gasly, Sainz, Esteban Ocon and Norris, Giovinazzi, Raikkonen, Mick Schumacher and George Russell, Latifi and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track.
Dobrze, no tak jak widzicie, troszeczkę zmienił się układ pokazywania. Konfiguracja samochodu oczywiście tutaj tak naprawdę bez zmian. No, my już tutaj mamy oczywiście setupy powgrywane, będziemy oczywiście to wszystko testowali na karierze, będziemy oczywiście też testowali na wyścigach, no ale możemy sobie zobaczyć, słuchajcie, jak to po prostu wygląda. Mamy informacje oczywiście o torze, o temperaturze na torze, co najważniejsze, możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, słuchajcie, na lifcu tutaj, no i zobaczmy. O! No, zarzuciło nas tutaj naprawdę na początek troszeczkę. We've been awarded a time penalty. We'll go against our finishing time at the end of the race. Już skasowaliśmy. They are out of the race. Skasowaliśmy, słuchajcie, ale chciałem wam coś pokazać. Jeszcze tutaj naprawdę musimy, słuchajcie, troszeczkę nauczyć się tych wszystkich przycisków. I teraz zobaczcie na te uszkodzenia. No wiadomo, że mamy tutaj urwany w tym momencie przedni spoiler i praktycznie nie jesteśmy w stanie jechać bez trakcji oczywiście. Dobrze, mam nadzieję, że zauważyliście, że tutaj nowością są oczywiście uszkodzenia podłogi. I to naprawdę, słuchajcie, będzie... Check your MFD for a new strategy option. Będzie tutaj naprawdę sprawiało nam troszeczkę problemów. Aczkolwiek nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby faktycznie ten element uszkodzić. Dobrze, mamy oczywiście informacje dotyczące tutaj opon, silników, tak jak to było do tej pory. Zobaczcie, co się dzieje. W ogóle nie jesteśmy w stanie ujechać z takimi uszkodzeniami. Jeszcze na chwileczkę zjedziemy do boksu. Dobrze, spróbujemy, słuchajcie, wymienić to skrzydło. No, miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić kontrolowane uszkodzenie delikatne tego skrzydła. Release. Dobrze, mamy to wymienione. Tak jak widzicie, temperatura silnika... No, moment. Dobra, troszeczkę zmienimy sobie ustawienia audio, bo jednak ten silniczek nam tutaj sprawia troszeczkę kłopotów. Już powinno być troszeczkę lepiej. No i zobaczymy, słuchajcie. Teraz uszkodzę delikatnie za moment. Find that front wing. It'll need replacing if it takes too much damage. No nie udało się. Niby tutaj mieliśmy informację. We're seeing major front wing damage. Box. Jaka jest, słuchajcie, różnica od razu? Dobra. Dobrze, możemy sobie oczywiście wejść w tryb powtórki i zobaczyć, jak to wygląda.
No dobra, słuchajcie, wychodzimy. W takim razie mogliście zobaczyć, jak wygląda ta cała otoczka, jeżeli chodzi o kokpit. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Mamy tutaj kilka dodatkowych rzeczy, które oczywiście będziemy mogli sprawdzać. Na co oczywiście serdecznie Was zapraszam. Ja już nie mogę się doczekać, oczywiście, kiedy zaczniemy tą karierę, drogę do sławy, jak to wszystko wygląda, ale to już oczywiście w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was również na serię dotyczące właśnie drogi do sławy, kariery, kariery dwuosobowej, no i oczywiście live z wyścigów online w różnych ligach, także to już dla Was w tym sezonie. Także słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Facebooka, no a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek serii F1 2021 na kanale Dark Owen. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!